Także proszę Państwa, jesteśmy tutaj w takim bardzo ciekawym miejscu, Brudno pod Grodzie. I kto by to pomyślał? Brudno, 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 brudno. I szpital na Brudnie, i wszystko na Brudnie. Ile to ludzi w tym szpitalu umarło. Ale tam w tych blokach, proszę Państwa, jak 517 się jedzie, nie wiem czy tutaj, a nie, tu 517, to nie ma pętli, on ma daleko przy Seledynowej, tam gdzie ja też jeździłam, uczyłam, proszę Państwa, angielskiego i pewnie wszystkiego, chyba też niemieckiego. Uczyłam moje żydóweczki, siostry, Natalię, proszę Państwa, no i Karolinkę. Proszę Państwa, uczyłam angielskiego na Seledynowej, także tu nie jest Seledynowa i tu nie jest pętla 517. Proszę Państwa, Marcinek mieszka tam, w tych blokach, tak. Jeździłyśmy z Marcinkiem, on się wziął, rozpił, siedzi na przystanku tam pod klasztorem na Tamce. Tamka, Solec, jak ten przystanek się nazywa, co 102 staje, który jedzie do nas na Pragę. Także proszę Państwa, no tutaj mamy takie ciekawe podwórka. Tam znowu jest jakiś, bo to żerań niedaleko, bo to przelot, bo to przejazd. Tu trzeba się dobrze orientować, gdzie jesteśmy, bo tak... Jak ktoś by pierwszy raz przyjechał, to by nie wiedział gdzie. Ja to byłam tysiące razy, miliony razy i z tym Marcinkiem żeśmy jeździły. I tak jak mówię, na Seledynową do braci Szymańskich jeździłam. Nawet jak byłam i w Anglameryce Białystok, to i z Anglameryki Białystok przyjeżdżałam uczyć angielskiego tu w Warszawie. Słabo tak umieją tegoż angielskiego. No ale ci bracia, którzy są narodowości żydowskiej właściwie i bracia Nowaccy, i bracia Szymańscy, bo to i w tej willi ci mieszkali, w tamtej willi za płotem tam ci mieszkali, no to oni też może specjalnie nie mówią po żydowsku, chociaż są Żydami, jak to się mówi. Ale jak czytają Pisma Święte i wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, to co to kogo obchodzi, proszę Państwa? Co to kogo obchodzi? Także dzisiaj, proszę Państwa, mamy taki dzień nagrywania, pokazywania, czynienia, robienia, dokumentacji, czynienia, robienia komentarzy. Proszę Państwa, tam jakby też cztery zakonnice szły arabskie, ale to nie są zakonnice arabskie. Jeszcze spoko, spoko. Jeszcze nie zbliżają się. Także, proszę Państwa, to do kościoła mogą iść. Także nasza linia myśla, bo to jest Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście, że to nie jest prawosławie, będzie nakłaniała ludzi do pójścia do kościoła, ale to oczywiście, że to nie tędy droga, żeby kogoś namówić pójść do kościoła. Ja bym tam nie poszła, bo jak wiem, że tam uczą Trójcy, prawda, to Trójca jest wzięta z pogaństwa. To po pierwsze, po drugie, po trzecie, po ente. Trójca jest nielogiczna, po jeszcze któreś tam. Przecież w Trójce to już dawno wierzono. Dlaczego? W bóstwa trójgłowe. No trzeba czytać, człowiek głupi nie jest, teraz dziecko wie, że to, w co wierzą, jest wzięte z pogaństwa. Żeby to samo z siebie wynikło, żeby to czy z logiki, czy z mądrości Bożej wynikło, to ja rozumiem, że to byłaby Trójca, że to byłby Bóg, który się przemienia, a może objawia, bo przecież Bóg jest jeden. Jahwe, Jehowa zastępów. Proszę Państwa, Bóg, który jest miłością, który każe występek, owszem, ale też po jakimś czasie, bo Bóg jest cierpliwy, Bóg wybacza, Bóg przebacza, proszę Państwa. No, także ten Bóg jest wspaniały, pomimo że ludzie tego Boga już poszatkowali, podzielili, że Bóg Starego Testamentu, Bóg Nowego Testamentu, że Bóg Starego Testamentu to jest, proszę Państwa, jakimś może potworem, bo każe. Wcale tak nie było. To, co ja tutaj zacytowałam, to z ksiąg Mojżeszowych. Jehowa, Jehowa, Bóg łaskawy, Bóg miłosierny. Proszę Państwa, pięknie ten Mojżesz opisał jako pasterz i Amos też był pasterzem. No Mojżesz jeszcze i przywódcą był i takim organizatorem. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten docent, doktor habilitowany, że kto to pisał tę księgę, to docent, doktor habilitowany by się nie spełnił. No i na szczęście, Biblia nie głupia. Biblia jest bardzo inteligentna i mądra, chociaż Bóg posługiwał się ludźmi różnymi w spisaniu tej księgi, żebyście wy mogli ją czytać, a wy wcale jej nie czytacie.